Od kiedy pamiętam, nie lubiłam niedzieli palmowej, bo słowo, które jest rozważane, było zawsze dla mnie bardzo trudne. Idziemy do kościoła z palmkami i ma być niby wesoło, Jezus wjeżdża do Jerozolimy jako król, a kiedy przychodzi do czytania, do Ewangelii, okazuje się, że już tak wesoło nie jest. I kończy się na tym, że Jezus umiera i nawet nie ma ani słowa o zmartwychwstaniu. Więc zawsze w tym dniu czułam się mocno skołowana. Pozwolę sobie skupić się na kilku szczegółach w tej Ewangelii, bo mnie zwykle uderzają jakieś takie malutkie punkciki. Co zawsze widzę i co zawsze mi się rzuca w oczy i rzuca mi się w serce, to to, że kiedy jest mowa o tym, że Jezus stoi przed sądem i są rzucone w Niego strony oskarżenia, jest powiedziane, że Jezus milczał. Ja mam to do siebie, że lubię przegadywać różne rzeczy, lubię zakrzyczeć pewne sprawy, lubię się po prostu wyszczekać. Jeżeli ktoś mi coś nawrzuca, to ja nie potrafię przejść obok tego z milczeniem, tylko zawsze się próbuję odgryźć i żeby było na moją stronę i żeby było tak, jak ja chcę i żeby w życiu, żebym nie przyjęła winy na siebie. No a tutaj mam Jezusa, który stoi milczący i nic nie odpowiada na oskarżenia, które są nieprawdziwe i fałszywe. Zawsze też mnie uderza postać Piotra, który był tym, który zawsze był najbliżej Jezusa, a później się go zapiera 3 razy. Ale nie samo to, że nie przyznaje się do Jezusa, mnie uderza, tylko fragment, kiedy ewangelista mówi, że Piotr gorzko zapłakał. Zawsze w tym momencie robi mi się jakoś tak ciężko, bo czuję ten żal i Piotra, który wydaje mi się, że jest bardzo szczery, to jak zawiódł Jezusa, to jak zawiódł sam siebie, jak po prostu źle wybrał i kiedy sobie zdał sprawę, co takiego narobił. I ten moment takiego wielkiego żalu i tego, że nie poszło wszystko tak, jakbym chciała, jest mi bardzo bliski i w tym momencie zawsze też tak jakoś jestem razem z Piotrem. Jeszcze wracając do sceny, kiedy Judasz zdradza Jezusa pocałunkiem, Jezus na ten pocałunek, który ten gest jest czymś miłym, czymś sympatycznym, a tak naprawdę zostało to obrócone w zupełnie inną stronę, bo pocałunek, który dają sobie przyjaciele, zdradza. Jezus, wiedząc od samego początku, co zrobi Judasz i co oznacza ten pocałunek, mówi do niego: przyjacielu. I to po prostu jest dla mnie takim trzaskiem w twarz, że Jezus mimo tej całej wiedzy, mimo tego wszystkiego, co wie o Judaszu, nadal nazywa go przyjacielem. Więc to mnie bardzo uderza. Wydaje mi się, że cokolwiek bym nie zrobiła, Jezus zawsze patrzy na mnie z miłością i to jest dla mnie bardzo uderzające, więc jakby te trzymałe fragmenty, te trzymałe szczegóły tej Ewangelii mnie uderzają najbardziej.